A na początek aktualna mapa tego, jak w tym momencie wygląda sytuacja w Ukrainie. Oczywiście wszyscy skupiamy się na tym, co na południu, czyli obwód chersoński. I ważne informacje są takie, te informacje płyną od wywiadów państw zachodnich, że Władimir Putin co prawda teoretycznie wycofuje swoje wojska i swoich sprzymierzeńców z Chersonia, ale nie oznacza to, że odda to miasto bez walki. Wręcz odwrotnie, miał wydać rozkaz swoim dowódcom, że mają za wszelką cenę obronić Chersoń. Dlatego też ciężkie walki w mieście spodziewane są w najbliższych dniach, a na pewno tygodniach. Z kolei na północy, na północnym wschodzie, a więc obwód charkowski, dalej Ługańsk i Donieck wciąż trwają walki. Dobre informacje są takie, że kolejne miejscowości, dokładnie 4 miejscowości, zostały wyzwolone w ostatnich godzinach w obwodzie charkowskim. A to wszystko, co dzieje się na froncie, a więc te walki i działania Władimira Putina zwiastują, że takich obrazków, takich zdjęć i takich dźwięków w najbliższych tygodniach i miesiącach będziemy jeszcze słyszeć sporo. Będziemy słyszeć sporo, ponieważ Władimir Putin ma nie tylko rozkazywać się swoim dowódcom, żeby walczyli o Chersoń, ale ma także przygotowywać swoje wojska do zimy, do tego, żeby zajęły dogodne pozycje i żeby taka właśnie wojna pozycyjna trwała przez najbliższe nie tygodnie, ale miesiące, kiedy zima będzie ciężka, głównie na wschodzie Ukrainy, i działania na froncie będą utrudnione. Ale póki co cały czas działania wojskowe Rosja prowadzi także na terenach, no niekoniecznie poza miastami, ale tych też, które są blisko miasta, stacja benzynowa, miejscowość Dniepr, gdzie dziś w nocy spadły drony kamikadze. Dwie osoby nie żyją. To moment, kiedy ta stacja się jeszcze paliła, a to już moment, kiedy została ona ugaszona. Dwie osoby zginęły i to jest ta informacja, której dziś media ukraińskie piszą od rana. To jest ten najnowszy atak wojsk rosyjskich na cele cywilne. I jeszcze ważna informacja, która płynie do nas zza oceanu. Joe Biden, a więc amerykański prezydent, który zwraca się no niemal bezpośrednio do Władimira Putina i mówi tak: nie wiemy, czy Rosja planuje prowokację z użyciem brudnej bomby, ale jeśli zdecyduje się użyć taktycznej broni jądrowej, popełni niewiarygodnie poważny błąd, mówi prezydent amerykański Joe Biden. W podobnym tonie wypowiada się również sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który mówi, że Rosja szuka w tym momencie pretekstu do kolejnej eskalacji tego właśnie konfliktu. A my w tym tygodniu opowiadamy państwu o tym, jak wyglądają działania na froncie, jak to wszystko na froncie dzieje się już od 8 miesięcy, jak to wszystko wygląda, czyli o walkach, o których no, ostatnio mówimy dość rzadko, bo skupialiśmy się na miastach, a tymczasem takie właśnie walki, jak teraz państwo zobaczą, to na froncie w Ukrainie od wielu miesięcy norma. Jest! Walki z karabinem w ręku gdzieś na polach, gdzieś w lasach, tam, gdzie odbijane są poszczególne tereny. I tak to wszystko wygląda od 8 miesięcy. W tym momencie armia ukraińska jest w kontrofensywie, to południe i wschód Ukrainy. A z takimi karabinami w ręku i z bronią w ręku ukraińskich terenów bronią nie tylko Ukraińcy, ale też ochotnicy z różnych miejsc na świecie, którzy pojechali tam po to, żeby walczyć nie tylko o wolność Ukrainy, ale o wolność całego świata Zachodu, bo chyba dla nikogo nie jest to tajemnicą, że Władimir Putin nie planował zatrzymać się na Ukrainie. A z jednym z takich ochotników, ochotników z Polski, rozmawiać teraz będzie Marcin Werwał, którego serdecznie witam. Dzień dobry, Marcinie. Witaj, Marcinie, i witam państwa. Tak, ja dzisiaj mam w tej całej tragedii wojny, w tym całym koszmarze, ja dzisiaj mam dużą przyjemność przedstawić państwu Polaka, naszego chłopaka, który od samego początku tutaj walczy w Ukrainie, na samym początku w Kijowie. Jurek, zaraz go pokażę. Na samym początku pod Kijowem walczył, potem na wschodzie został ranny, ale cóż, wrócił do Polski i nie próżnował. Robił coś bardzo ważnego, pewien ważny projekt dla polskich, innych polskich ochotników, o którym zaraz powiem. No i cóż, to jest właśnie ten człowiek. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam cię, Jurku. Słuchaj, zanim zaczniemy z tym projektem, z którym przyjechałeś, mamy bardzo gorącego newsa, gorącą informację, ale taką mało przyjemną, też pokazującą, że nasi chłopcy są absolutnie na pierwszej linii frontu. Jakbyś mógł powiedzieć, bo to od ciebie tutaj się dowiedzieliśmy tego. No niestety w dniu wczorajszym, wczoraj w nocy, podczas wykonywania zadania
jeden z moich kolegów Polaków został ranny. Szedł w całej grupie troszeczkę z tyłu, chłopak z przodu, inny kolega zerwał, było to nocą, nie widział, zerwał linkę z granatami i niestety granaty, które wybuchły w niedalekiej odległości, raniły naszego kolegę. Do tego snajper, który na szczęście chybił, trafił go w rękę, więc chłopak przebywa w tej chwili w szpitalu polowym. Na szczęście jest z nim kontakt, jego życie nie zagraża, niebezpieczeństwo, ale tak jak mówię, przyjechałem tutaj z pomocą dla tych chłopaków, a jeden z nich został wykluczony na kilka tygodni z walki, także jest to dosyć przykra sytuacja. Mam nadzieję, że będziemy w stanie się z nim zobaczyć przynajmniej na chwilę. Tak, mamy nadzieję, ponieważ w najbliższych dniach z kilkoma ochotnikami, z kilkoma Polakami ja będę miał wielką przyjemność się widzieć. Wszystko to państwo zobaczą w reportażu. Jurek jest z zakrytą twarzą. To jest jasne. Ta wojna toczy się nie tylko na liniach frontowych, ale też w głębi kraju i ze względów bezpieczeństwa no tak to właśnie musi wyglądać. Jurek, zanim przejdziemy do tego, co przywiozłeś, powiedz jeszcze, bo ty byłeś w Polsce dlatego, że zostałeś ranny. Z tego, co wiem, przeżyłeś przygodę z czołgiem. Dokładnie, przeżyłem przygodę z czołgiem. Na szczęście czołg chybił, trafił jakieś 30-40 metrów ode mnie. Nie jestem w tej chwili w stanie dokładnie określić, ale dostałem dwoma odłamkami. Jeden trafił mnie w nogę, mam dosyć dużą bliznę. Drugi trafił mnie tutaj w okolicach splotu, klatki i barku. Dwa trafiły mnie w kamizelkę i jeden w hełm. Na szczęście miałem tą kamizelkę i ten hełm, także to mnie uratowało, ale jestem już w pełni zdrów i zająłem się w tej chwili pomocą naszym chłopakom, którzy niewątpliwie jej potrzebują. No to teraz ja spróbuję przełączyć się na zewnętrzną kamerę i pokażemy, co tutaj mamy. Proszę chwileczkę zaczekać. O! To chyba się udało. No to opowiadaj, co przywiozłeś dla naszych chłopaków. Zbiórka, przypomnę, też dzięki państwu. Ja sam informowałem o niej na moim profilu twitterowym, bo tak właśnie polscy ochotnicy mnie o to poprosili, ja z przyjemnością to zrobiłem. No, dużo pieniędzy przyszło, no i właśnie, co to jest? Proszę państwa, udało nam się zebrać po każdą sumę pieniędzy i w tej chwili przyjechałem tutaj z pierwszą partią termowizorów dla Polaków, którzy są na pierwszej linii frontu. Dlaczego akurat postawiłeś na termowizory? Termowizja w tej chwili może uratować naszym chłopakom życie. Dzień jest coraz krótszy, noc jest coraz dłuższa. Dzięki tym sprzętom chłopacy będą na dużą odległość mogli określić, czy zbliża się do nich przeciwnik. I będą mogli w ten sposób, mówiąc wprost, uratować swoje życie. W tej chwili na froncie tego sprzętu jest bardzo mało, jest niedobór tego sprzętu. Spróbuję jeszcze tak to pokazać, o właśnie, w tą stronę, żebyśmy jest zobaczyli. Jest to takie małe urządzenie, ale tak naprawdę z tego małego urządzenia, tak jak przez dobrą lornetkę w nocy można zobaczyć przeciwnika, można zobaczyć zbliżający się pojazd, można zobaczyć wszystko, co ma wyższą niż naturalna temperaturę. Także można określić, czy to jest zwierzyna, czy to jest człowiek. Jest to sprzęt, który niewątpliwie będzie ratował naszym kolegom życie. Niestety nie udało mi się go dostarczyć dwa dni temu, żeby chłopacy podczas nocnego zadania mogli z niego skorzystać, ale już w tej chwili będą go tutaj mieli w miejscu, gdzie się znajdujemy, dosyć niedaleko. Także jestem bardzo zadowolony i chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować wszystkim ludziom, którzy się zrzucili na ten sprzęt i którzy pomagają. No niewątpliwie w tej ciężkiej sytuacji 10, dla nas wszystkich. Tak, 10 sztuk możemy dodać takiego sprzętu z pomocą Fundacji Otwarty Dialog. Na razie 10 sztuk, bo tego będzie znacznie, znacznie więcej. No przełączamy się już na nas. A zatem tak będą wyglądać nasze najbliższe dni. Spotkamy się z naszymi polskimi ochotnikami na tej wojnie. No i wszystko to państwo będą mogli obejrzeć w kolejnych wejściach, no a także w dużym reportażu, który potem będziemy emitować w Onecie.
Marcin wyrwał prosto z Ukrainy, ale pozwól Marcinie, że jeszcze jedno pytanie zadam twojemu gościowi, bo sporo też jest takich głosów tutaj w Polsce, tak zwanych ekspertów wojennych, że być może właściwie powinniśmy na to wszystko, co dzieje się w Ukrainie, już patrzeć trochę inaczej. To wszystko trwa już dość długo, my to odczuwamy tu w Europie, wysokie ceny energii i tak dalej. Może właściwie powinno się usiąść do stołu i powinni zacząć rozmawiać ze sobą Ukraińcy i Rosjanie, jakoś z tej sytuacji wyjść. Jak ty na to reagujesz, na takie głosy, które płyną no, z bezpiecznych miejsc, z ciepłych domów, gdzie jest prąd, woda, elektryczność, a wy tam od wielu miesięcy walczycie, jak sam mówiłeś, narażacie swoje życie. No przecież za wolność nie tylko Ukraińców, ale nas wszystkich. Tak jak pan redaktor powiedział, jesteśmy tutaj za, jak to my mówimy sobie wspólnie w naszym gronie, za wolność waszą i naszą, czyli za wolność Ukraińców i Polaków. Nie sądzę, żeby Ukraińcy chcieli rozmawiać z Rosjanami. Ukraińcy, którzy są na pierwszej linii frontu, żywią nienawiścią, żywią urazę do narodu rosyjskiego, do całego narodu rosyjskiego, tak samo i my. Ponieważ media i ludzie nie zdają sobie sprawy, media tego też nie pokazują, jak wyglądają wyzwalane wioski w momencie, w którym wjeżdża tam pierwsza kolumna naszych pojazdów, jak wyglądają miasta w Ukrainie, i gdyby ci ludzie, ci pseudoeksperci widzieli to na żywo, widzieli jak to wygląda, to nigdy w życiu nie powiedzieliby, że Ukraińcy mają dogadywać się z Rosjanami, bo przepraszam za stwierdzenie, komuś będzie w Polsce przez chwilkę zimno. No nie o to w tym wszystkim chodzi. Ukraińcy będą walczyć do końca o swoją wolność i o wolność swojego kraju, bo jakiś zgniły rozejm z Rosją tutaj może tylko przedłużyć ten konflikt albo go oddalić go w czasie. To nic nie da. Tutaj czas na rozmowy i czas na oddalanie takich konfliktów już dawno minął, moim zdaniem. To jeszcze tym bardziej po tym, co się dzieje ostatnio, po tych atakach tymi dronami samobójczymi z Iranu, po tym niszczeniu miast. Rosjanie, bądźmy szczerzy, skupiają się na ataku na ludność cywilną. Jest to bardzo brudna gra i bardzo brudna wojna i nikim tego nigdy tutaj w Ukrainie nie wybaczy. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dużo sił. Życzę bezpieczeństwa. Przede wszystkim proszę pozdrowić wszystkich swoich kompanów i obyście wszyscy bezpiecznie do domów wrócili. Marcinie, tobie też dziękuję za wszystkie relacje, które nam każdego dnia przynosisz, bo tak jak mówił polski ochotnik w Ukrainie, dzięki tym relacjom też my widzimy to, jak tamta sytuacja naprawdę wygląda. Bezpiecznego dnia, panowie, wam życzę. A polskiemu ochotnikowi i wszystkim tym, którzy walczą na froncie w Ukrainie, życzymy tego, żeby doświadczyli takiej chwili, jak ten człowiek, którego za moment państwo zobaczycie, czyli żeby po trudach wojny bezpiecznie wrócili do domów i mogli w swoich ramionach trzymać swoich najbliższych.